Okay. Witam wszystkich bardzo serdecznie na webinarium zorganizowanym w ramach programu Trudny temat, weź to na warsztat. Ja nazywam się Daria Żukowska, pracuję w Centrum Obywatelskiej i będę moderowała dzisiejsze spotkanie. Trudny temat, relacje ze szkół, to temat dzisiejszego webinaru, którego są Malina Baranowska-Janusz, ale także 5 nauczycieli, biorących udział w pierwszej edycji. Więcej o sobie na pewno opowiedzą, jak się z nimi połączymy, ale zanim to nastąpi, opowiem o kilku kwestiach technicznych. Po lewej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czat. Widzę, że Państwo z niego korzystają. Bardzo się cieszę. Witam wszystkich jeszcze raz. Z tego okienka mogą Państwo korzystać, by zadawać pytania, odpowiadać na pytania prowadzących bądź zgłaszać problemy techniczne. Jeżeli się takie pojawią, to bardzo proszę o sygnał i ja postaram się szybko gdzieś w indywidualnej rozmowie pomóc. I z mojej strony to wszystko. Życzę owocnego spotkania i mam nadzieję do spisania niedługo. Dzień dobry, to ja. Bardzo mi miło widzieć się z wszystkimi ponownie albo po raz pierwszy, tego nie wiem, na naszym webinarium z projektu Trudny temat, weź to na warsztat. Spotykamy się w takiej formie, w tej edycji, ponieważ to już jest druga edycja projektu i chcemy jakby podzielić się ze wszystkimi tym, co się zadziało w pierwszej edycji. I tak naprawdę mam wrażenie, że najwięcej do powiedzenia i najwięcej historii to mam do powiedzenia nie ja jako koordynatorka tego projektu, mogłabym opowiadać o budżecie, ale myślę, że nie byłoby to bardzo ciekawe i wciągające, tylko mają właśnie nauczyciele i nauczycielki z poprzedniej edycji, których zaprosiłam dzisiaj do tego webinarium i bardzo, bardzo chciałam im podziękować, że się zgodzili. Dla niektórych jest to pierwsze webinarium, dla niektórych kolejne, dla tych, co kolejne już widać, szaleją tutaj z pisakiem i narysowali jakiegoś dziwnego stwora. Może to jest ten trudny temat, który będziemy i wy będziecie w szkołach teraz oswajać. Zaczniemy od tego, że ja zrobię bardzo krótkie wprowadzenie i potem oddam już głos pięciu osobom, a dokładnie 6 osobom, ponieważ będziemy mieli z Mosiny zespół 2 nauczyciele, które pracowały razem, złączyły siły przy tym projekcie. I bardzo szybko przypomnę, w pierwszej edycji projektu, który trwał od września zeszłego roku do czerwca 2017, czyli pełen rok szkolny, zaprosiliśmy do współpracy 30 szkół i mieliśmy do wyboru 5 metod, więc 6 szkół pracowało, każdy dostał jedną metodę, którą opracował swój trudny temat. I właśnie o tych 5 metodach powiedzą dzisiaj następujące osoby. Tutaj mam takie sczasowanie naszej prezentacji, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Pierwszą osobą, która będzie mówić o Teatrze Forum, o metodzie, którą zaproponowaliśmy w jej szkole, jest Joanna Waszkowska ze szkoły z Sosnowca, to jest szkoła podstawowa i oni właśnie pracowali tą metodą. Drugą prezentację, o drugiej metodzie, jako drugi będzie z Tobą Paweł Biedny z Szamotu, też ze szkoły podstawowej, który brał udział w warsztatach CoreSolve i potem używał tego narzędzia też u siebie w szkole ze swoimi uczniami. Potem zaprosimy Ewelinę i Monikę, to są właśnie 2 dziewczyny z Mosiny, które jedna zgłosiła się do projektu, a druga do mnie napisała, że ona się nie dostała, ale wie, że ktoś z Mosiny się dostał i czy może pracować razem, więc jak mogłam odmówić i one zrobiły niesamowite rzeczy, połączyły pracę z 2 szkołami, jedną szkołą, ach nie mogę, nie będę za dużo mówić, one mówią same za siebie i one pracowały metodą kampanii społecznych. Następnie pojedziemy do Zabrza, gdzie jest Milena Kozioł-Rosolska, która pracowała edukacją filmową i ona o tym sama już opowie, co tam się działo. I na zakończenie pojedziemy z Michałem razem do gimnazjum w Kolonii Poczesnej, gdzie Michał pracował metodą stół powszechny, jak to też się skończyło i jak się potoczyło i co dalej z tym zrobił, to on już sam o tym opowie. Na koniec jeszcze ja na chwilę wskoczę, ponieważ będę miała parę ogłoszeń, które i chciałabym podsumować trochę to nasze spotkanie.
I nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć dobrego odbioru. Ja już widziałam te prezentacje, wiem, że są super ciekawe. Też chciałabym, ja będę tutaj w tym okienku trochę wpisywać czas i mam nadzieję, że się zmieścimy w czasie. Na każdy mam mniej więcej 15 minut, ale jeżeli będzie potrzeba więcej, to oczywiście nie będziemy nikogo odłączać od razu od prądu. Bardzo tutaj taki apel do wszystkich, żeby się uzbierali w cierpliwość w chwili, kiedy będziemy przełączać kolejnego uczestnika, uczestniczkę, ponieważ to może chwilę potrwać. Takie techniczne, typowo techniczna rzecz. Więc mam nadzieję, że to nam wybaczycie. No i mam taką prośbę też do prowadzących osób, żebyście na końcu dali trochę moment na pytania. Mam nadzieję, że pytania będą. Jak wiecie, webinarium to taka jednostronna właściwie forma, ale mamy ten nasz czat, gdzie te wszystkie pytania można wpisywać. Można też reagować entuzjastycznie lub nieentuzjastycznie, jak wam się coś podoba lub nie podoba w okienku. Ten czat po to jest. Mam nadzieję, że Daria jakby co nie będzie tam cenzury wprowadzać. No i zaczynamy w takim razie i zapraszam Joasię Waszkowską, żeby opowiedziała o swoim doświadczeniu z trudnym tematem w pierwszej edycji. A ja się wyłączę. Dzień dobry, proszę Państwa, proszę mi powiedzieć, czy mnie słychać, bo ja mam zawsze takie wrażenie, że mówię do ściany. Dajcie znać na czacie, słychać mnie? Tak? Tak? Super, ekstra. Uf. Przepraszam za te wszystkie gadżety włosne, ale tak jak człowiek jest w domu, to już troszeczkę więcej luzu, jeżeli chodzi o ubranie. Przepraszam też za moje głośniki czołgiste, ale tylko takie mam. Może się zdarzyć, że mój kot nagle się zbudzi i wskoczy, więc. Słychać, ale przerywa, tak? Czy komuś jeszcze przerywa? U mnie okej. Okay. Dobrze, więc jeżeli proszę Państwa przerywa, no to, to może być indywidualne już ustawienie, jeżeli chodzi o Państwa komputer albo sieć. Czasami się tak niestety zdarza. No ja będę starała się mówić wolno, żeby tym osobom, którym przerywa, mniej przerywało. Może być tak? Dziękuję. To ja do kota wrócę. Mój kot ma różne dziwne stany i on może tu wskoczyć, więc jeżeli Państwo zobaczą tu takie z taką stertę włosów, to nie jest problem, tylko kot. Tak? Ja w tamtym roku pracowałam metodą Teatr Forum z szóstoklasistami. Miałam ten komfort, że oni byli moimi wychowankami, więc mogłam sobie również pozwolić na to, by wykorzystać zajęcia z godziny wychowawczej na wszystkie refleksje. I w jaki sposób się to odbywało? Przede wszystkim Teatr Forum, może zacznę od tego, co to jest za metoda. To jest metoda, którą ja jakby wykorzystałam jako wsparcie do działań związanych z ocenianiem kształtującym na wychowawczej. Teatr Forum to nie jest po prostu przedstawienie, to jest pewna podróż do tego przedstawienia. I tak potraktowałam właśnie tę metodę, gdyż nie tylko chodziło o to, by coś wystawić, zresztą jak Państwo zobaczą na koniec też o tym powiem, tak naprawdę to samo przedstawienie nie jest najważniejsze, ale chodziło mi o to, żeby moi uczniowie w pewnej informacji w jakiś sposób wzrastali, dokonując działań w obrębie tej metody. Więc skupiłam się nie tylko na metodzie, ale również właśnie na podróży moich uczniów w rozwijaniu pewnej informacji, pewnego zagadnienia. W ten sposób każdy z moich uczniów mógł jakoś się zaprezentować i nie był odsunięty, nie było liderów, którzy prowadzili całość, ale wszyscy współpracowali. Jak się to odbywa? Zaczynacie Państwo przy metodzie Teatr Forum od diagnozy. Zaczynacie szukać pewnego problemu, który jest dla Was albo trudnym problemem, albo problemem, który wszystkich dotyczy. I można to zastosować, próbując z uczniami rozmawiać na zasadzie pytań. Tak? Myśmy zaczęli od tego, o czym rozmawiamy i o czym nie rozmawiamy. Później zaczęliśmy się skupiać też na tym, o czym rozmawiamy za często. Albo o czym rozmawiamy, używając pewnych schematów. I okazało się, że moi uczniowie stwierdzili, że najczęstszym tematem to jest temat takiej dysproporcji pomiędzy komunikacją dziecka do rodzica i rodzica do dziecka. To był bardzo trudny temat, powiem szczerze, bo nie chciałam wchodzić na te tereny, gdzie rodzic byłby w jakiś sposób tym elementem strategii.
No bo jeżeli chodzi o teatr formy, musimy też założyć później, że to będzie wystawiane i wiadomo, w jaki sposób uczniowie na początku mogą traktować ten temat, że to jest moja niewinność, wina rodziców, tak, że to jest problem, przejdą w jakieś patologie, a to właśnie nie o to chodzi. Bardzo chcieli ten temat zrealizować, więc zaczęliśmy troszeczkę go opracowywać, bo właśnie na tym też polega ta metoda Teatru Forum, że to nie tylko właśnie przedstawienie, nie tylko scenariusz, a tak naprawdę droga do tego scenariusza. Uczniowie zaczęli szukać, pogłębiać ten temat, zastanawiając się, kto jest potrzebny do rozmowy, kto jest w tym temacie stroną, zagadnieniem, no i po co ten temat nam jest potrzebny. Dlaczego warto jest zastanowić się nad tym, jaka jest komunikacja między dziećmi a rodzicami, i okazało się, że ten bohater, który później ma powstać jako bohater przegrany, taki kryzysowy bohater, no to jest bohater uwikłany w różne relacje, nie tylko relacje z rodzicami, ale również relacje z samym sobą, relacje ze swoimi rówieśnikami w szkole i wszystko to się składa na pewną blokadę komunikacyjną, która później jest w efekcie tym, co uczeń odbiera jako brak umiejętności porozumienia się. No, mam Państwa taką z innego projektu, tak, jakiś taki wymyślony Pokémon, ale my mniej więcej w ten sposób właśnie pracowaliśmy. Tworzyliśmy tę postać bohatera kryzysowego i szukaliśmy jego przestrzeni, gdyż w Teatrze Forum, w tym przedstawieniu, ten bohater kryzysowy musi na scenie przegrać. On musi dokonać samych złych wyborów. Świat, w którym on się obraca, to musi być świat, którego on nie rozumie, w którym on się nie odnajduje. I tych miejsc ma być bardzo dużo. Dlaczego? Bo w momencie, kiedy będziemy konstruować scenariusz, to musimy mieć kilka takich miejsc, w których widza korciłoby, by powiedzieć, ja bym to zrobił inaczej. My oczywiście rozmawiamy na ten temat z uczniami, oni będą wiedzieć, dlaczego widza ma tak korcić, o tym zaraz powiem, ale jeżeli będziemy mieli zbyt prostą historię, to po prostu ta metoda się nie uda. Gdy szukamy pewnego świata, w którym nasz bohater się realizuje, ten bohater kryzysowy, no szukamy różnych, tak jak mówiłam, przestrzeni, nie tylko gdzie przegrywa, ale czy zawsze przegrywa, jaki jest jego cel, dokąd on zmierza, co jest jego takim osiągnięciem, jeżeli by chciał coś osiągnąć i sukcesem. Jakie są przeszkody? Te przeszkody wypisujemy, gdyż one będą naszymi jakby scenkami. No i czy ten świat pozwala mu iść drogą, którą chce, jakie są granice jego podążania. Następnym etapem, do którego przeszliśmy, to był etap związany z naszymi rozmowami. Tak jak mówiłam na początku, ten teatr forum to wcale nie jest tylko przedstawienie, ale przede wszystkim rozmowy, umiejętność porozmawiania na temat, który wybraliśmy. I tak jak tutaj Państwo zresztą dzisiaj usłyszycie o tej metodzie Cory Solve oraz ode mnie, od Teatrze Forum, ja wykorzystałam również taką metodę drama online, to jest metoda związana po części też z nauką literatury dla mnie, ponieważ chodzi o rozbudzenie empatii, wczuwanie się w bohatera literackiego. My wczuliśmy się w naszego bohatera. Każdy z nas został tym bohaterem X. Ja tu Państwu te linki skopiuję, żeby Państwo mieli to, co jest na prezentacji. Proszę bardzo. I następnie dopiero po tych rozmowach, kiedy uczniowie spróbowali każdy z nich wczuć się w tę postać, mogliśmy przystąpić do tworzenia scenariusza. Jak to wygląda? Te nasze scenki, które mamy ułożyć w przedstawienie, a przedstawienie nie może być długie, bo musi mieć tak maksymalnie 15 minut, musimy ułożyć w tych kilku scenek etiud, które składają się na drogę bohatera, który musi przegrać, i te scenki, mało tego, muszą prowokować widza do przerwania. Trudne, prawda? Wcale się okazało nie tak trudne, jak nam się na początku wydawało. Najtrudniejsze okazało się to, co ten uczeń jest w stanie zakomunikować swoim ciałem na scenie. Oczywiście tam bohaterowie rozmawiają, ale nie było to takie łatwe, bo gdy okazało się, że nasz bohater, który nie umie się dogadać z rodzicami, również nie dogaduje się z rówieśnikami i on przenosi swoją agresję na rówieśników i na świat, w którym on się znajduje, to dochodziło mi na tych próbach do płaczu, do odrzucania działań, gdyż okazywało się, że jeden z uczniów na przykład mówi, proszę pani, ja nie jestem w stanie tej naszej koleżance, która jest głównym bohaterem, powiedzieć w ten sposób.
To było bardzo takie katartyczne dla mnie doświadczenie, bo oni się w różny sposób nazywają. Na pewno Państwo wiedzą, że 50% albo może nawet 70% komunikatów między nimi odbywa się bez nas, bez dorosłych. I okazuje się, że w momencie, kiedy on jeden, drugi, trzeci ma pokazać tą twarz nastolatka, to on tego nie umie. To było dla nich bardzo trudne. Łatwiej było im się wczuć w postać rodzica, często nawet przerysowywali tę postać rodzica, a rówieśnik, kolega ze szkoły, osoba, która widziała setki różnych takich sytuacji, okazuje się, że do drugiej swojej koleżanki z klasy nie jest w stanie tak powiedzieć, więc musieliśmy nawet zmieniać aktorów czasami, bo scena nie wychodziła. Kiedy opracujemy sobie już te scenki, czyli etiudy, musimy się zastanowić oczywiście, gdzie ten nasz bohater przegrywa. Te obszary muszą przez nas być wyznaczone najłatwiej, żeby było gdzieś koło trzech, czterech, pięciu nawet takich miejsc, których on bardzo jakby stacza się w tej swojej drodze bohatera. No i jak oczywiście wiążemy to z tym naszym tematem, czyli tu akurat chodziło o rodziców i o komunikat z rodzicami. No i na końcu musimy opracować postać, która będzie nadzorować nam ten spektakl. Dlatego, że w momencie, kiedy wystawiamy ten spektakl, to gramy go przez 15 minut i drugi raz wystawiając go, prosimy widownię, że w momencie, kiedy jeszcze raz przedstawiać będziemy ten spektakl, każda osoba z widowni może powiedzieć stop, ja bym to zrobił inaczej. Oni nie wiedzą, co się z tym wiąże. To wie właśnie ten Joker, osoba, która moderuje całym spotkaniem. Ona ma zachęcić na początku widzów do tego, by zastanawiali się nad wyborami bohatera głównego. Ma na początku przed spektaklem skupić ich uwagę na tym człowieku, na tej postaci. Czasami nawet jest taka sytuacja, że bohater wychodzi jeszcze przed spektaklem na scenę i pokazuje się, mówi, że to ja będę głównym bohaterem. Myśmy akurat w ten sposób to zastosowali i zanim się zacznie występować, ten właśnie Joker informuje widownię, że spektakl będzie grany dwa razy, że pierwszy raz jest to tak spektakl grany w całości i nie można w nim uczestniczyć, integrować się w żaden sposób, trzeba się skupić po prostu na tym, co się dzieje na scenie. A przy drugim razie Joker mówi, można przerwać i tyle wie widz. Świetną sytuacją jest ten moment, kiedy gramy drugi raz, ktoś nas przerywa, a Joker, który cały czas nadzoruje tę komunikację, aktorzy i widzowie, dokonuje zatrzymania ruchu wszystkich aktorów i ten, który zatrzymał akcję, musi wyjść na miejsce głównego bohatera i zagrać to inaczej. No i tutaj są właśnie te pozytywy i negatywy. Mocne strony takiej metody to to, że oczywiście uczniowie są zaangażowani emocjonalnie, problem wychodzi od nich, pracują nad tym scenariuszem naprawdę, samo napisanie scenariusza nie zajęło nam dużo czasu, zajęło nam najbardziej dużo czasu opracowanie tego, jak to pokazać, by to nie było śmieszne ani przerysowane. No i oczywiście te emocje związane z występem, o których już mówiłam, to nie tylko sam występ jako występ przed widownią, ale również ten, który jest występem pomiędzy nimi samymi, gdzie oni odgrywają pewne sytuacje. Minusem jest to, że uczniowie bardzo się martwią o to, co będzie, kiedy nam nikt nie przerwie. Oczywiście może być taka sytuacja. Wtedy ja im tłumaczyłam, no więc słuchajcie, to znaczy, że albo nikt nie umie wyjść z sytuacji, wybrnąć z tego, co pokazaliście, albo wszyscy przywykli do tego, że tak jest i to już jest przykra sytuacja. Będzie ona oczywiście dla wszystkich nauką i dla aktorów i dla widzów, bo Joker może to skomentować na końcu. Tym, co jest gorszą jakby pułapką dla osób wybierających tę metodę, to, że możemy odejść właśnie od tematu na rzecz szokowania. Uczniom się wydaje, że my musimy tym widzom pokazać tak skrajne sytuacje, żeby oni wyszli po prostu wyrywając sobie włosy z głowy. I tak na początku moi uczniowie chcieli robić. Bardzo dużo czasu mi zajęło, żeby im wytłumaczyć, że to mają być zwykłe, codzienne sytuacje.
Niestety ta sensacyjność pewnego tematu może być też drogą prowadzącą ku banałowi. Mogą zbanalizować pewną sytuację, właśnie wprowadzając coś, co dla nich jest szokujące jako dzieci, a w sytuacji codziennej może się okazać, że to wcale nie jest szokujące. Tak to wychodziło, jak pracowaliśmy ze specjalistami z DramaWay, to wszystkie właśnie jakieś trudne sytuacje kończyły się na alkoholu, nawet na samobójstwie. Oczywiście, jeżeli uczniowie uznają, że to jest ten moment, że trzeba tak pokazać, no to oni są tutaj kreatorami swojego przedstawienia, ale no trzeba im też w jakiś sposób pokazać, że no niestety ten banał nie jest dobrze widziany, kiedy chcemy pokazać coś ciekawego, coś ważnego. Długi czas pracy to jest kolejnym problemem, ponieważ tego się nie da zrobić w jedno spotkanie, nawet w jeden miesiąc. Myśmy pracowali nad tym 4 miesiące, z czego tak naprawdę większość czasu spędziliśmy na tym, co tu jest na końcu napisane o byciem scenicznym. Bo to naprawdę nie jest łatwe. Te dzieci są nieobyte ze sceną. Bardzo trudno, jak już mówiłam, wczuć im się w jakąś postać. Można się oczywiście spotkać z finałową klapą, ponieważ uczniowie nie są na tyle właśnie prężni scenicznie i kiedy wchodzi jakiś człowiek z widowni i zaczyna grać inaczej, uczniowie mogą się pogubić. I to też oczywiście trzeba im uzmysłowić, że to nie jest koniec, że to nie jest masakra jakaś, że no, mogą być takie sytuacje, że oni nie umieją ich zagrać później, że ktoś może w jakiś sposób coś wybrać. Jaki jest ten finał ukryty, który dla mnie osobiście był najważniejszy? To, że my planując sobie, tu akurat jest plan taki, jak można sobie stworzyć, ja w ten sposób niektóre projekty tworzę w formie labbooka, okazało się, że no nie wszystko jesteśmy w stanie zrealizować. Ja muszę sobie dać czas jako nauczyciel, by zrozumieć, jaki jest problem wybrany przez moich uczniów. Razem musimy zaplanować te etapy. To nie jest tak, że ja im narzucę te etapy pracy. Muszę poświęcić dużo czasu na rozmowę i to nie jest rozmowa typu pogadanka. Dlatego Corisolve jest bardzo dobrą metodą, o której kolega będzie później mówił, ponieważ ja tak naprawdę tam nie uczestniczę. To osoby, które są uczestnikami, słuchają się nawzajem. Muszę zaangażować rodziców i fachowców. Nawet nie, to nie jest poinformowanie ich tylko o tym, że będziemy realizować taki projekt, ale również na przykład zapytanie ich o zdanie, zrealizowanie ankiety, co oni myślą na ten temat, czy spotkali się z jakąś sytuacją, o której mówią uczniowie, jaka ich jest perspektywa, no bo w ten sposób uczeń któryś musi budować rolę mamy, rolę taty, jeżeli tak jak tutaj myśmy wybrali, są to komunikacje, sobie problem komunikacji między rodzicami a dziećmi. Te role, które zazwyczaj w projekcie przydziela się stałym osobom, ja przydzielam zmiennie, tak żeby każdy czuł się zaangażowany. No oczywiście to coś, co jest tutaj na końcu tych trzech, to jest najtrudniejsze, bo nie zawsze mają Państwo możliwość wystawienia tego spektaklu przed całkiem obcymi osobami. Na pewno ktoś Was przyuważy gdzieś na holu czy na sali gimnastycznej, jak robicie próby, a najlepiej by było, gdyby to były osoby, które absolutnie nie znają scenariusza. Nam się tak akurat troszeczkę udało, po części, no ale nie zawsze się to tak udaje. Oczywiście to, co tu na końcu jest, jest bardzo ważne. Ważne, żeby się nagrać. Pamiętam rozżalenie uczniów, kiedy po raz pierwszy inny projekt realizowaliśmy, zapomnieliśmy o tej kamerze. Bardzo chcą być nagrani, ponieważ oni naprawdę chcą porozmawiać później o tym, co widzą. I to jest to coś, co Państwo przenoszą dalej poza projekt. No i to, że oni się wywiążą z zadania, jest naprawdę rewelacyjnym takim ich bonusem, kiedy my im powiemy, świetnie wyszło. Czasami się o tym zapomina, a wiem, że na to czekają. Co dalej? Jeżeli Państwo oczywiście mają jakieś pytania do mnie, bo wiadomo, nas tutaj czas ogranicza, można zadać je tutaj, ja jeszcze chwilę mam, więc odpowiem. Można mnie znaleźć na moim blogu, tutaj Państwo mają link do blogu, ja już go Państwu skopiuję też, żebyście mieli tutaj na dole te wszystkie linki skrótowe, ale nie skrótowe, Państwu skopiuję, tylko ten pełny. Proszę bardzo.
I ja też tam opisuję różne inne metody wykorzystywane w tym projekcie, trudny temat, ponieważ my skupiliśmy się głównie na trudnym temacie, ale no niekoniecznie tylko ta metoda, no ona musi być tylko w odosobnieniu realizowana. Pani tutaj pyta, kto był Jokerem? Jokerem była uczennica, klasa szósta. Ponieważ ja to realizowałam z uczniami klasy szóstej i Jokerem była uczennica klasy szóstej. To nie było takie proste, musiałam ją trochę przygotować. Spędziliśmy razem kilka tak popołudniowych chwil, by ona też zrozumiała, że nie może nikomu niczego narzucać, że nie może nikogo prowadzić w jakiś sposób, ma tylko sprawić, żeby widownia miała chęć współuczestniczenia. Oczywiście, że widownia nie może wiedzieć w trakcie pierwszego grania spektaklu i zaraz później. Nie może wiedzieć, że ktoś z widowni wchodzi. Jaki był temat? Temat to były trudne rozmowy z rodzicami. Taki był temat tego przedstawienia. Nasz bohater, którego wybraliśmy, został bardzo silnie odrzucony przez rodziców. I to było bardzo ciężkie dla dzieci, gdyż pomimo wszystkich różnic, które pewnie mają w komunikatach pomiędzy rodzicami, nie sądzili, że tak daleko doprowadzą tego bohatera. Do odrzucenia, do alienacji, do frustracji. Byłam pełna podziwu dla dziewczynki, która przecież w szóstej klasie była, a umiała udźwignąć tę postać. No to był bardzo ciężki bagaż dla niej, zresztą dla wszystkich uczniów, myślę. Czy rodzice też byli na przedstawieniu? Tak, też byli na przedstawieniu, byli też zaangażowani w próby, jak również byli zaangażowani w realizację szkolenia, które nam zorganizowało DramaWay, więc byli zaciekawieni, jak to wyjdzie. Również ciekawiło ich, czy w ogóle ktoś z widowni przerwie, bo jak już przerwie, to musi wejść. Czy rodzice tak? No, czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Bo widzę, że trzy pytania Państwo zadali. Ja mogę. Jak potem było z tymi emocjami? No, dla uczniów było to bardzo oczyszczające. Rodzice wydawali się bardzo skonsternowani, gdyż wyszły tam takie drobiazgi, jak na przykład sprawa komentowania ubrania, pewnych stałych dogaduszek, które dziecko słyszy. Bardzo chcieli to ująć. Te rodzicielskie, bo ty zawsze, a bo ty nigdy. Wiem, że rodzice później na spotkaniu mnie komentowali bardzo żywiołowo, bardzo emocjonalnie, że z pewnych sytuacji sobie nie zdawali sprawy. No, wiem, że też od uczniów, że te relacje troszeczkę inaczej teraz już wyglądają. To już nie jest może idealnie, ale na pewno jest to przestrzeń dyskusji. Czy uważa, że problem został w jakiś sposób rozwiązany dla grupy projektowej? Myślę, że samo podjęcie tematu już rozwiązaniem tematu. Bo nie każdy jest w stanie zdobyć się na odwagę i nazwać w ogóle problem. Czy ktoś przerwał? Tak, były dwa przerwania. Tu już nie dopowiedziałam, w tym spektaklu drugim można przerywać ile się chce. I dwa razy przerwano nam. Dzieci były strasznie skołowane. Ale się udało. Pierwszy przerwał starszy uczeń i no proszę sobie tam jego minę wyobrazić, kiedy uczennica szóstej klasy mówi do niego, więc no niestety przerwałeś, więc nam się pewnie nie udało czegoś pokazać, ale skoro przerwałeś, to pewnie masz pomysł, jak to zrealizować, więc proszę wejść za bohaterkę. Bohaterka 1,50 m, uczeń 1,75 m, tak, który jeszcze gra dziewczynę. Więc okazało się to dla niego ciężkie. No, oczywiście uczniowie byli przygotowani, bo mieliśmy opracowane kilka takich sytuacji, co by było, gdyby ktoś tam wszedł. Zresztą tak dlatego właśnie staraliśmy się realizować ten przedstawienie z takimi krytycznymi punktami, których się spodziewaliśmy, że tam może ktoś nam przerwać, więc możemy się spodziewać, że pójdziemy w tę stronę, kiedy ta osoba na przykład będzie chciała coś innego zrobić. Tu na przykład była taka scena w szkole, kiedy uczennica ta już odrzucona przez rodziców
nie potrafi zagadać do nikogo. No i ta osoba z widowni zrobiła to inaczej, zaczęła rozmawiać, a okazało się, że moi uczniowie, którzy oczywiście mieli grać tych bohaterów, którymi byli, powiedzieli do tego człowieka, teraz z nami nie rozmawiaj, bo w ogóle co się tak wtrącasz, czy coś w tym rodzaju. No i ten główny aktor, który nagle stał się głównym aktorem od minuty, okazało się, że nie jest w stanie sobie z tym poradzić. On już miał całe rozwiązanie, jarawi wszystko, a jedno zdanie znów sprowadziło go do tej pozycji osoby, która jest odrzucana i nie ma odwagi zmienić tej sytuacji. No dla uczniów to było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, bo oni zrozumieli, że tutaj nie chodzi tylko o jedno słowo, żeby pewne relacje zmienić. To nie wystarczy przyjść i powiedzieć jedno zdanie. Że są pewne zależności, które budowane od jakiegoś czasu bardzo trudno zniszczyć, zburzyć, przebudować. I to było dla nich, myślę, że chyba najważniejsze w tym projekcie. Tak? Nie ma żadnych pytań, to ja wskakuję znowu w okienku. Bardzo Ci dziękuję, Jasiu, to było bardzo ciekawe, mimo że ja czytałam Twoje sprawozdanie i wiem, na czym polega ta metoda i tak dalej, to nadal było to dla mnie bardzo emocjonujące i bardzo, bardzo ciekawe. Fajnie, że się podzieliłaś swoim doświadczeniem. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo, do widzenia. No właśnie, jeżeli ktoś jeszcze będzie chciał się decydował na tą metodę, pracować na tym forum, to skontaktujcie się z Joasią. Ona jest człowiekiem, który niczego się nie boi, pełnym energii i na pewno Wam pomoże. Dzięki. No, dzięki bardzo, znikam, zostawiam miejsce dla kolegi. Cześć, cześć. I zapraszam teraz właśnie, zapraszam Pawła Biednego z Szamotu. I to jest ten moment właśnie, w którym będziemy przełączać i prezentację, i osobę prowadzącą, w czym pomoże mi Daria, mam nadzieję. O, już mamy prezentację, zaraz pojawi się Paweł i Paweł opowie o CoreResolve. Ja tylko chciałam powiedzieć, że CoreResolve to jest taka metoda CoreResolve Youth Speak, ona się dokładnie nazywa i ona została przez nas zaproponowana w tym projekcie jako pierwsza jest w Polsce. No i właśnie, mamy już Pawła, ja o, wiem, jestem. Mówię i Paweł o wszystkim opowie. Dobrego odbioru. Dzięki, witam serdecznie wszystkich Państwa. Tak jak Malina wspomniała, Jasia już wcześniej wspomniała, CoreResolve, projekt, który realizowany był w ramach tego tematu, właśnie metoda, warsztat, który został przeprowadzony w mojej szkole. Polecam serdecznie, od razu powiem, że serdecznie polecam. W mojej malowniczej, malutkiej szkółce, w sumie ona nie jest taka malutka, tylko miasteczko malutkie, moja grupa projektowa to nie była klasa. Moja grupa projektowa to była grupa, z którą ja pracuję już od 3 lat, przy bardzo różnych projektach. Wtedy, kiedy był warsztat, byli to uczniowie klas 4, 5, 6. Natomiast teraz są to uczniowie klas 5, 6, 7. Jest ich 21. Troszkę się w tym roku wymieszali. Jeśli chodzi o wybór tematu, u mnie było to bardzo tradycyjnie, bo było to badanie ankietowe. W moich klasach, w których uczę, również poprosiłem koleżankę, żeby mnie wspomogła. Była po prostu przeprowadzona ankieta, o czym chcieliby rozmawiać, bo CoreResolve jest metodą do rozmowy, do dyskusji, do opowiadania. Aśka o tym wspominała już wcześniej i ta ankieta miała pokazać, jakie trudne tematy dla naszych uczniów są dostrzegalne. Powiem Państwu, że tych tematów pojawiło się bardzo dużo. Myśmy byli zdziwieni rozpiętością problematyczną, bo oczywiście od menu w stołówce szkolnej po monitoring, który w szkole będzie zakładany, który był bardzo dużym problemem dla niektórych, po problemy takie, jakie zaczęły nam się równoważyć w momencie już coraz spływania coraz większej ilości ankiet i pojawiły się jak gdyby takie dwa zagadnienia. Pierwszym zagadnieniem, które dostrzegali, była przemoc słowna panująca między nimi.
Ja powiem szczerze, byłem trochę zdziwiony. Sądziłem, że będą mówić o tym, że się biją, nie wiem, szarpią, krzyczą i tak dalej. Natomiast oni zwrócili uwagę na to, że odzywają się do siebie brzydko. Przezywają się tak, że to przyzwisko im się nie podoba. I zwrócili bardzo dużą uwagę w tym momencie na tą przemoc słowną, która się pojawia w internecie. Myśmy zastanawiali się, czy wśród nich jest jakiś problem, który gdzieś tam w internecie zaistniał. Nie doszliśmy do tego, ale oni zwracali na to uwagę, że jednak bardzo trudna ta sprawa związana z tym ogólnie pojętym hejtem. I drugi, jak gdyby równorzędny, trudny temat, który się pojawiał, to był problem inności. Tylko tutaj muszę dodać jedną rzecz. W tym samym czasie pracowałem z moimi uczniami i z tą grupą nad drugim projektem dotyczącym wielokulturowości Szamotu. To był projekt historyczny, który odnosił się w tym momencie do dawnych czasów i różnych osób mieszkających w naszym małym miasteczku. Być może ten drugi temat był też spowodowany tym zajęciem się właśnie wielokulturowości i oni zaczynali dostrzegać, że to jest trudno być innym, to jest trudno mieć inną narodowość, to jest trudno wyznawać inną religię, to jest trudno mieć inny kolor skóry, to jest trudno być rudym na przykład, bo to jest też jakaś inność, która się pojawia. I te tematy, jak gdyby z tymi tematami przystąpiliśmy do warsztatów. Asia mówiła, że nie ma szefu grupy projektowej, ja mam. Ja mam szefów grupy projektowej, to jest Marcel, to jest Kuba. Wszyscy, którzy ich znają z Warszawy, wiedzą, że są to bardzo wymagający, młodzi ludzie, którzy mnie zmuszają do ciągłego stawania na wysokości zadania, ale jednocześnie w grupie projektowej pełnią bardzo ważną rolę takich kół napędowych tej grupy. W każdym projekcie jest tak, że w pewnym momencie zapał siada, że w pewnym momencie siada pewien rodzaj takiej aktywności. Akurat w tym wypadku tych dwóch panów potrafi ich bardzo skutecznie tą grupę pociągnąć i ten temat dalej kontynuować. Na warsztaty do Szamotu przyjechała Małgorzata i tutaj będę bardzo głęboko kłaniał się i wszystkim polecał współpracę z Małgosią, bo Małgosia dzięki swojej perfekcyjnej znajomości warsztatu, a także otwartości dla drugiego człowieka, młodego człowieka, była jak gdyby tym wielkim mentorem dla moich uczniów. Warsztaty były dość intensywne, ponieważ trwały 6 godzin w 3 blokach. Małgosia bardzo mocno nad tymi warsztatami czuwała. Ale przejdźmy do samego sedna, o co tak naprawdę w tej metodzie chodzi. Metoda polega na tym, aby każde zdanie było wysłuchane. To może brzmi bardzo enigmatycznie, ale chodzi o to, żeby dostrzegać zdania mniejszościowe. Nazywa się tą metodą sięgającą do głębokich takich pokładów demokracji, gdzie nie tylko, jak wiemy, w demokracji większość ma rację, ale żeby nie umykały te zdania mniejszościowe tych osób, które się nie zgadzają. Początek warsztatów to jest oczywiście integracja i ja pomimo tego, że moja grupa się bardzo dobrze znała i od razu wspomnę, że bardzo polecam tę metodę do pracy wychowawczej właśnie z klasą, kiedy są problemy, kiedy być może klasa jest niezgrana, niezintegrowana, żeby rozpoznać, co takiego się dzieje. To świetny sposób na to, żeby ich ze sobą wzajemnie otworzyć, żeby oni mogli posłuchać siebie, co mają do powiedzenia. Nawet jeśli klasa jest grana, taka integracja może dotyczyć, nie wiem, porównania do zdjęcia, jak się dzisiaj czuję, czy jaki mam humor, z jakim bagażem przyszedłem na te zajęcia, to może być różnie. Myślę, że każdy z Państwa doskonale sobie z tym będzie dawał radę. Jeśli chodzi o samą metodę, są takie jak gdyby 3 punkty. Pierwszy punkt to jest, ja to nazywam tą rozmową ekspercką w trójkach. To jest to, co Państwo widzą tutaj na zdjęciu. Jest problem do omawiania. Każdy z
każda tutaj akurat z dziewczyn ma swoje zdanie na ten temat. Jedna jest, załóżmy, za, druga jest przeciw. Trzecia osoba pełni funkcję takiego koordynatora, strażnika w tym momencie, która bierze i czuwa nad tą rozmową. Zasadą tej części jest to, aby przedstawić wszystkie swoje argumenty dotyczące tego, co na dany temat ma się do powiedzenia. Czyli mówiąc krótko, trzeba się wypstrykać z argumentów. Ja celowo używam takiego sformułowania wypstrykanie, bo to chodzi o to, żeby jak najwięcej tych informacji dotyczących swojego zdania, żeby przedstawić. Drugą częścią, a jednocześnie myślę, że ideą metody jest chodzony. Chodzony jest świetny, dlatego że jest dynamiczny. Polega to mniej więcej na tym, że jeśli ktoś chce wypowiedzieć swoje zdanie w grupie, robi krok do przodu, no i mówi to, co ma do powiedzenia. Jeśli inny uczeń, inny członek grupy uważa, że to, co usłyszał, jest mu bliskie, staje blisko niego, fizycznie, przesuwa się jak gdyby. Jeśli natomiast ktoś myśli odwrotnie, albo wręcz zupełnie inaczej, staje dalej tej osoby, która wypowiedziała to zdanie, które przed chwileczką zostało powiedziane. Oczywiście ja muszę powiedzieć, że u nas niektórzy bardzo ostentacyjnie wręcz szli na koniec sali, żeby podkreślić, że oni zupełnie się z tym nie zgadzają. Prowadzący w tym momencie ma za zadanie dostrzec te głosy, które są właśnie dalej, które nie są blisko siebie, czyli nie są te zgadzające się, tylko te, które stojąc gdzieś dalej będą prezentowali zupełnie inną sprawę związaną z tematem. Później następuje wymiana. I teraz cała, proszę mi wybaczyć, zabawa w Corals of polega na tym, że tą pozycję człowiek zmienia kilkakrotnie i to jest nawet zalecane, ponieważ kiedy słyszymy część z tych materiałów, z tych słów, które ktoś mówi, że one nam przypadają do gustu, że trafiają w nas, to w tym momencie no, zmieniamy zdanie, bo to, co ktoś usłyszał, jest nam bliskie, czyli przesuwamy się. To chodzenie, to pokazywanie, że nawet to najbardziej odległe zdanie w pewnym momencie może trafić do mnie, jest bardzo ważnym punktem dostrzegania właśnie tego, co my nazywamy tym wyciągnięciem tej głębokiej demokracji, czyli dostrzeganiem zdania mniejszościowego. Tutaj pani Marta pisze, jak oceniasz aspekt budowania relacji. Dla mnie rewelacyjny, dlatego że kiedy będę mówił o wnioskach, to jednym z wniosków, które moje dzieciaki po tych warsztatach miały, były to, musieliśmy siebie wysłuchać. To nie mówili, że musieliśmy siebie wysłuchać, tylko musieliśmy, a jednocześnie czuliśmy, że ktoś nas słucha, że to, co mamy do powiedzenia, nie zostanie wyśmiane, nie zostanie w jakiś sposób skrytykowane, tylko będzie pokazane, jeżeli stanę dalej, a w tym momencie nie do końca się zgadzam z tym, co masz do powiedzenia. Dla nich było to rewelacyjne, a jednocześnie pokazało, że oni mają ogromną potrzebę, żeby ich słuchać. Mają ogromną potrzebę tego, żeby ktoś właśnie posłuchał tego, co mają do powiedzenia. Nie krytykował od razu, nie wyśmiewał, a jednocześnie miał taki obraz, że jeśli ktoś się nie zgadza, to nie oznacza, że musi mówić źle, tylko że ma w tym momencie swoje zdanie. Później następuje debata i tutaj mam, przepraszam bardzo, zdjęcie, jeżeli chodzi o debatę, to tutaj być może panowie, bo tu też będzie, to jest zdjęcie z debaty. Stają dwie naprzeciwko siebie, stoją dwie grupy, która każda zabiera swoje zdanie. Mówi swoje zdanie na dany temat, który omawia. Na początek mówi jedna strona. Wyrzuca te argumenty w kierunku drugiej. Oczywiście wcześniej, zapomniałem dodać jedną rzecz. Oczywiście regulamin, kontrakt, obojętnie jak to państwo nazwą, musi być
co jest potrzebne, żeby wszyscy czuli się dobrze, co jest potrzebne, żeby wszystko było tak, jak należy, zorganizowane, żeby nie obrażać siebie, jakich słów używać, czego nie używać. Wszystko to można dowolnie sobie zapisać. Po tej jednej stronie, kiedy te argumenty padają, druga strona słucha. Nie można dopuścić do odbijania piłeczki. Czyli to nie jest dyskusja, to nie jest wymiana, to jest słuchanie drugiej, jednej strony. Kończy jedna strona, kończą się argumenty jednej strony, przechodzi do argumentowania druga. Po, znowu użyję tego sformułowania, wypstrykaniu się z wszystkich swoich teorii, zdań na ten temat, przychodzi refleksja. Co mnie dotknęło? Co mnie uderzyło? Nie w tym momencie, gdzie strzała wpłynęła na mnie, być może była to moja wypowiedź, być może była to wypowiedź osoby z mojej grupy, być może była to wypowiedź osoby z poprzedniej grupy, ale chodzi o stworzenie pewnego zdania, pewnej tezy. Ta teza po warsztatach była zaskakująca. Dlaczego ludzie boją się inności? Dlaczego ludzie wyśmiewają tego? Bo są słabi, bo w tym momencie nie mają odwagi, żeby poznać drugiej osoby, bo nie potrafią ze sobą rozmawiać, bo uważają, że tylko oni mają rację. Także oni mieli bardzo dojrzałe przemyślenia. Zresztą muszę Państwu powiedzieć, że byli bardzo aktywni. Ja jestem z nich mega dumny, ponieważ z wielką radością obserwowałem ich ciekawość wzajemnego poznawania się, wzajemnego działania. Malina mnie tutaj, że mam jeszcze 5 minut, dobra, streszczam się. Wzajemnego poznawania się, wzajemnego działania. Warsztaty się skończyły. Grupa projektowa postanowiła podzielić się tym, czego się nauczyła z innymi. Oni sami zaproponowali, że pójdą w tym momencie do innych klas i oni im pokażą, jak ten chodzony wygląda. Oni im powiedzą, że nie należy się kłócić, tylko należy się w tym momencie dogadać, przedstawiać swoje sytuacje. Takie warsztaty miały miejsce. Jeżeli dobrze pamiętam, byli w 8 klasach. I od razu powiem Państwu tak, sukces był bardzo różny. Bo były klasy, które zupełnie gdzieś tam zignorowały ich, ale były klasy, jak na przykład ta, którą tutaj widzimy, która świetnie pracowała. A oni rozstrzygali dla nich problem ogromny, bo to było pójście na darmowe kino. Dostali darmowe, wygrali jako klasa darmowe bilety do kina i teraz trzeba było wybrać film. Właśnie dzięki metodzie dochodzili do tego, jak powinno się to w kulturalny sposób działać. Warsztaty się skończyły, Małgosia pojechała. Myśmy cały czas pracowali dalej w kategorii mności, również w połączeniu z tym drugim projektem wielokulturowości. Ale najpierw o plusach. Wspaniale otwiera uczestników. Oni wypowiadali się na bardzo różne tematy, a jednocześnie pokazywano im, że nie trzeba myśleć tak jak większość, tylko trzeba nauczyć się argumentować swoje zdanie po to, żeby być może ktoś znalazł w tym zdaniu chociaż kawałeczek dla siebie, czegoś, z czym on się będzie też identyfikował. Na pewno metoda uczy świetnej asertywności, uczy tolerancji dla innego, dla zdania innego, a także nie utrwalania takiego przekonania, że skoro jest większość, to większość musi mieć w tym momencie rację, a ja skoro myślę inaczej, to jestem ten zły, niedobry. Nie. Skoro myślę inaczej, to jest moje zdanie, do którego mam prawo. Jednak ja cały czas będę w tym momencie, pomimo tego, że jestem wielkim fanem tej metody, będę zwracał Państwa uwagę, jeśli ktoś wybierze tą metodę, na prostą rzecz. Ona się opiera na dyskusji. Jeżeli macie grupy nieskłonne do wyrażania emocji, nieskłonne do otwierania się, to niestety może być trudno, bo to jest takie później wyciąganie na siłę, takie ciągnięcie jak gdyby za język, co oczywiście, przepraszam, nie jest miłe.
Tak jak powiedziałem, później zaczęły się w tym momencie inne działania związane z wielokulturowością. Również podobnie jak Asia pracowałem labbookami, dlatego że osobiście bardzo lubię tę metodę i też polecam w różnych tematach związanych. Właśnie kończy mi się czas. Odbyli również szereg wycieczek edukacyjnych po Szamotułach, szukali śladów obecności Żydów w Szamotułach, co rozwijało ten temat związany właśnie z wielokulturowością i z tematem trudnego tematu o inności. No właśnie, Malina już mi napisała, że mam 0 minut, a ja jeszcze oczekując na pytania, jeżeli się takie pojawią, zareklamuję naszą grupę na Facebooku. Bardzo zapraszamy, to znaczy członkowie pierwszej edycji trudnego tematu, zapraszamy naszych młodszych kolegów i koleżanki do dołączenia na grupie. Malina wszystko powie, co, jak, i tam również będzie można wymieniać się wiadomościami. O, już jest link od Maliny, gdzie ten, także bardzo prosimy, aby tam spokojnie się zapisywać. Czym będzie nas więcej, tym będzie lepiej. Tak jest, dołączajcie. Tak, Monika, wiem, że teraz wy, ja już kończę. Jeśli to wszystko, bardzo dziękuję. To ja się szybko włączam. Ja chciałam powiedzieć, że bardzo dzięki Paweł za przedstawienie tej metody. Ona jest bardzo trudna do wytłumaczenia. Znaczy, prawda jest taka, że jak za każdym razem próbuję wytłumaczyć, na czym polega CoReSolve w tej formie teraz, o której Paweł mówił, czyli CoReSolve YouthSpeak, to jest bardzo trudne. Trzeba tego doświadczyć, ale warto bardzo spróbować. I materiały są na stronie, będą też w publikacji, o której też będę mówić. Więc bardzo, bardzo Ci dziękuję za tą prezentację, bo to na pewno nie było... Nie jest łatwe o niej opowiadać. I właśnie, i zapraszam już Ewelinę i Monikę, które opowiedzą o tym, jak u nich działo się, co u nich się działo w projekcie. Tak, zbiła mnie z tropu, weź to na warsztat, trudny temat. Tak, trudny temat, weź to na warsztat. Monika i Ewelina, zapraszam Was serdecznie do Waszej prezentacji. Jesteście tam? Super, to się wyłączy. O, są, super! No, witamy Was serdecznie. Ja zacznę może od przedstawienia nas, dlaczego my jesteśmy dwie. Uczymy w dwóch różnych szkołach, w jednej miejscowości, w Mosinie, która leży w Wielkopolsce. Ewelina tutaj uczy w szkole podstawowej numer 2, a ja w szkole podstawowej numer 3. Moja szkoła to jest szkoła specjalna, także ja uczę dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Poznałyśmy się bardziej, może poznałyśmy się z widzenia z Eweliną wcześniej, ale poznałyśmy się dzięki Malinie, która udostępniła nam to i zezwoliła, że przyjechałyśmy we dwie. Moja wina, bo ja zgłosiłam się za późno do trudnego tematu. Malina pokierowała nami, że żeśmy się poznały i dzięki temu mogłyśmy ten projekt razem przeprowadzić. Nasz projekt to była kampania społeczna i Ewelina może tutaj opowie bliżej o tym, jakie są etapy kampanii społecznej. Dziewczyny, ja tylko się włączę. Jest problem, wszyscy mówią, że słabo Was słychać. Dobra. Więc jakbyście się podgłośniły, to by było ekstra. Teraz lepiej? Mamy nadzieję, że już będzie dobrze. Nie. No mamy nadzieję, że już teraz będzie lepiej. Ewelina zacznie opowiadać. Jeżeli by coś było, to jeszcze spróbujemy. Najpierw kilka słów o tej naszej metodzie. Zaczęłyśmy warsztatami z Anną Iżyńską i Marią Zakrzewską z Fabryki Komunikacji Społecznej. Dziewczyny przyjechały do nas do Mosiny. Spotkałyśmy się w mojej szkole, czyli Szkoła Podstawowa numer 2 w Mosinie. To było pierwsze spotkanie naszych dzieciaków. One do tej pory się nie znały. Było ich 26 z mojej klasy i 7 z Moniki. Od razu zostały podzielone na grupy. Nie było tak, że były podzielone jedna grupa u Moniki i reszta moich, tylko musieli zostać po prostu wymieszani. Ania z Marysią przekazywały po kolei etapy
kampanii społecznej. Na początku dzieciaki muszą określić problem, z czym chciałyby pracować i podczas warsztatów każda grupa wymyślała sobie swój własny temat. Później wybierały grupę docelową, czyli do kogo chciały skierować swoją kampanię społeczną. Dla jednych to na przykład byli dorośli, dla innych to były dzieciaki. Problemy, jakie sobie wybrali, to na przykład... No chcieli o polityce dyskutować. No dawaj, Ewelina. Tak, była polityka, były problemy ze zwierzętami. Problemy to były też na przykład zachowanie w szkole, zachowanie ludzi dorosłych. No i dzieciaki, każda grupa musiała wybrać sobie jeden temat i później nad tym tematem pracowali. Musieli się zastanowić podczas pracy, dlaczego ludzie nie zawsze zachowują się w sposób społecznie pożądany. Czyli go zachowują się tak, a nie inaczej. Na przykład dlaczego krzywdzą zwierzęta, dlaczego kłócą się między sobą, dlaczego używają jakichś wulgarnych słów. I to był jeden z etapów pracy. Później musieli określić cel. Tak, po co w ogóle to robić? Co ewentualnie można by zrobić z tym problemem, który sobie wybrali? Kolejnym etapem był wybór hasła kampanii, czyli takie hasło, które będzie takim flagową jakby tematem, tak? Będą mogli je wygłaszać w różnego rodzaju sposób. No i ostatni etap to było, w jaki sposób dotrzeć do grupy docelowej. I tutaj naprawdę nasze dzieci popłynęły w bardzo szeroki sposób, no bo takie standardowe propozycje dawali, czyli billboard, telewizja, radio, ulotki, ale na przykład pojawił też nam się na przykład samolot, prawda, który miał latać nad daną miejscowością, na przykład z Mosiną, z napisem, prawda, z tym hasłem, żeby ludzie mogli oglądać i zwrócić uwagę na ten problem. Po tych warsztatach przyszedł czas na naszą pracę. No i trzeba było wybrać ten wspólny temat, który byłby dla naszych dzieci taki adekwatny, który by je interesował, który chcieliby poruszyć. No i tak jak Paweł wcześniej pisał, my też wybrałyśmy metodę ankiety. Zrobiłyśmy ankiety między naszymi dzieciakami. Też propozycje były bardzo różne, tak? O czym chcą rozmawiać. Padło hasło, że na przykład duże zadymienie Mosiny podczas palenia zimą w piecach. Znaczy, bo to też był taki głośny temat, pojawiał się w mediach i w prasie. Oni to podchwycili. I chcieli właśnie, wymyślili nawet hasło, kochasz dzieci, nie pal śmieci. I to ich bardzo interesowało. My wybrałyśmy razem z naszymi dzieciakami temat konfliktów językowych, czyli wyzywania siebie wulgaryzmów, z tego względu, że to też się pojawiało i w jednej szkole, i w drugiej szkole. Dlatego stwierdziliśmy, że to jest taki punkt, który będzie ich łączył. Stąd ten temat pojawił się u nas. No i trzeba było zacząć pracować nad tą naszą kampanią społeczną. Dzieciaki pracowały w dwóch szkołach w tym momencie już osobno. Dostały kartki tutaj, które mam w prezentacji, z problemami, które musieli rozwiązać. Już wszyscy pracowali w grupach, ale nad tym jednym konkretnym problemem. Czyli ustalali, tak jak mówiłam wcześniej, cel, ustalali grupę docelową, wymyślali różnego rodzaju hasła. Doszło nam jeszcze projektowanie ulotki, ponieważ dzieci wymyśliły w naszej kampanii, że chcą wyjść z budynku szkoły, że nie chcą, żeby to była kampania tylko i wyłącznie dla szkoły, nawet wręcz tego nie chcieli, tylko chcieli wyjść po prostu poza mury szkoły, wyjść na Mosinę i tam rozdawać te ulotki, zaprezentować siebie po prostu w Mosinie. Stąd praca nad tymi ulotkami była bardzo ciężka, bardzo długa. Projekty były naprawdę różne. Hasło, które było takim naszym głównym mottem, może jeszcze nie to? No dobra. Hasło, które było naszym głównym mottem, to było każdy Polak duży, mały dba o język swój wspaniały. I to było hasło też wymyślone przez jednego z uczniów. Gdy ulotki powstały, powstały również banery, z którymi nasze dzieci potem wychodziły na miasto. Ulotki skserowałyśmy, żeby mogli je dostać mieszkańcy Mosiny. Wybrałyśmy z Moniką termin, kiedy zamierzamy wyjść. Uzbierałyśmy tą grupę dzieciaków. No i przyszedł czas na realizację naszej kampanii. Spotkałyśmy się znowu u Eweliny w szkole. I powiem tak, dzieci to są dzieci niepełnosprawne intelektualnie, także mają problem z wyjściem do ludzi, mają problem z rozmowami, nie tylko z dorosłymi, ale także między sobą.
I na tym drugim spotkaniu po warsztatach, które trwały dość długo, problem zniknął. Nie było już widać różnicy między uczniami Eweliny a uczniami z mojej szkoły. Dzieci się polubiły, byli chętni, naprawdę podchodzili do naszych pomysłów i do pomysłów swoich z wielkim zaangażowaniem. Nie było żadnego problemu, żeby stworzyć ulotkę, czy stworzyć te plakaty, z którymi poszliśmy w miasto. Muszę powiedzieć, że oni sami je tworzyli. My ewentualnie żeśmy tylko i wyłącznie nadzorowały to, co powstawało. No byłyśmy pod wielkim wrażeniem, naprawdę, bo ja się zupełnie nie spodziewałam, że dzieci ze szkoły specjalnej, może to nie być widać, że one są ze szkoły specjalnej, gdy połączyłyśmy siły. Myślę, że Ewelina ma te same spostrzeżenia. Dokładnie, jeszcze tak poza trudnym tematem nawiązała się między nami współpraca. Moje dzieciaki były u Moniki w szkole na warsztatach, także naprawdę ten trudny temat, raz, że nad nim pracowałyśmy wspólnie, a dwa, połączył nam dwie szkoły i to jest naprawdę taki pozytywny wydźwięk tego naszego, tej naszej całej pracy. Tutaj nasza kampania w toku, czyli wyruszamy, tak jak Monika powiedziała, z mojej szkoły. Dzieciaki niosły takie banery, na których też były zapisane różnego rodzaju hasła. Czyli mamy tu dbajmy o czystość języka, stop wulgaryzmom. I tutaj to nasze hasło przewodnie, czyli każdy Polak duży, mały dba o język swój wspaniały. Ja chcę też powiedzieć, że z mojej szkoły wyłonił się lider całej grupy. To jest ten chłopiec. On na co dzień wulgaryzmy ma jako przecinki. Tutaj poczuł się tak wyróżniony i dowartościowany, że właściwie stał się liderem tej grupy i do dzisiaj weszło mu jakieś to w krew, że zwraca uwagę tym innym ludziom, którzy przeklinają. Także no, sukces kampanii jest niezwykły. Co warto dodać, że ta kampania spotkała się na ulicach Musiny z bardzo pozytywnym przyjęciem. Ludzie chętnie przyjmowali te ulotki, które dzieci przygotowały, dopytywały jeszcze dzieciaki, a po co to, skąd wy jesteście? Mieli że więcej takich właśnie kampanii, że no, byli chętni naprawdę, żeby brać udział w ogóle w tym przedsięwzięciu. Tu mamy filmik, pokażemy też Państwu filmik. Mamy nadzieję, że nam ruszy. No, chyba nam nie ruszy filmik. To nasze dzieciaki, które właśnie prezentują to hasło, każdy Polak duży, mały, dba o język swój wspaniały. Widzimy, nie. Nie ruszył, no wiem. Dobrze. Pojedziemy dalej. Tutaj nawet, tu mamy właśnie zdjęcia z naszej akcji. O, tu moja uczennica wręcza napotkanym przechodniom ulotki. Tak, jedźmy dalej, co tu mamy. O, i tu dalej. Naszą akcję zakończyliśmy, dość długo chodziliśmy po Mosinie. Naprawdę chyba nie było osoby, która w mieście by nas nie widziała. Byliśmy zauważeni. I naszą kampanię skończyliśmy u mnie w szkole, gdzie podsumowaliśmy cały projekt. Podziękowaliśmy dzieciom. One sobie wzajemnie podziękowały. No i oczywiście nie mogło się obyć bez czegoś słodkiego, tak? Także tutaj Ewelina trzyma słodka i słodkości.
Czy teraz nas słychać? Tak, słychać nas? Dobra. Dobra, no to właściwie zostały nam już tylko plusy, chociaż one nazywają się same. To jest wzajemna akceptacja dzieci. Brak jakiegokolwiek naznaczenia, bo tego ja się najbardziej obawiałam. Uczniowie nauczyli się trudnej współpracy i podejmowania wspólnych, przede wszystkim wspólnych decyzji, tak? Przedyskutowania tematu. I właściwie dowiedzieli się też, że każdy temat jest dobry, gdzie z każdego tematu można zrobić dobrą kampanię społeczną. Wystarczy tylko umiejętnie się dogadać, przeszkadzać sobie w rozmowie, nie przerywać, a można naprawdę wypracować coś bardzo fajnego, co myślę, że nam się udało. Dziękujemy. Dziękujemy. Do zobaczenia. Ostatnie slajdy? A, ostatnie slajdy. A, faktycznie. Dobra. To są linki do multimediów, gdzie można znaleźć relacje z naszych warsztatów, z naszych poczynań. To są linki na Facebooka do adresy naszych szkół. No i tutaj już to my, że dziękujemy za uwagę. Ewelina Pusteremczak i Monika Bajstok. Ania, jeszcze, jeżeli Ewelina i jeszcze, o, wyłączyły się nam dziewczyny. Wyłączyły się, to ja wskakuję, coraz ciemniej za oknem. Tak, ta metoda jest bardzo, bardzo fajna, ponieważ bardzo, bardzo przemawia do dzieciaków, ponieważ wydaje mi się, że każdy gdzieś reklamę jakąś na mieście widział i w internecie i może na pewno tu się bardzo wykazać. Więc rzeczywiście ona jest naprawdę super, szczególnie też, no ja tu nie będę ukrywać, tak jak Joasia mówiła o tym, że 4 miesiące pracowali nad przedstawieniem, no nasz projekt będzie trwał tylko 2 miesiące, gdzie 2,5, więc rzeczywiście ta metoda jest fajna. O, jest z nami Milena, super, cudownie, ja już jej oddaję w takim razie. Opowie nam o edukacji filmowej, to wyłączam się, miło Cię widzieć. Dziękuję nawzajem. Dziękuję wszystkim poprzedniczkom, które mi postawiły poprzeczkę, bo bardzo ciekawie opowiadały o swoich warsztatach. Ja powiem szczerze, skupiłam się na swojej prezentacji. W swojej prezentacji skupiłam się na takiej metodologii działań, żeby Państwu ułatwić pracę z filmem krok po kroku, żeby to było czytelne, spójne i żeby Państwo wiedzieli, o co w tej metodzie chodzi. Jeśli chodzi o edukację filmową, ona jest nie do przecenienia, ponieważ film jest takim narzędziem nie tylko w wychowaniu uczniów, ale w ogóle. Film jest właśnie bardzo wartościowy, jeśli chodzi o psychoedukację uczniów i daje możliwość uczniom konfrontacji z własnymi emocjami w odniesieniu do zastałej rzeczywistości. Jest także właśnie pretekstem, tak jak tu piszę, do definiowania siebie, własnych postaw, poglądów i oceny postaw bohaterów. I jeżeli mamy do czynienia z dobrym naprawdę filmem, no to uczeń jest takim filtrem. I dzięki filmom dobry film prowokuje do myślenia i wyrażania opinii, uczy uzasadniania jej i przede wszystkim uczy empatii właśnie. Ja powiem szczerze, bardzo zależało mi, żeby stworzyć w grupie taki uczestnikom grupy komfort psychiczny, żeby nie bali otwierać się i żeby właśnie te wszystkie działania przeprowadzić w takim poczuciu ich bezpieczeństwa, żeby nie odzierać ich, tak, skóry, żeby nie musieli epatować swoimi emocjami, ale to znaczy, żeby czuli się po prostu bezpiecznie. Najważniejsza jest ankieta i tutaj właśnie szczególną uwagę zwracam na to, żeby ta ankieta była naprawdę dobrze skonstruowana, bo zawsze nam się kojarzy ankieta z takim typowym wyborem pytań. To się sprawdza u dzieci młodszych, które no wiadomo, że nie potrafią jeszcze tak definiować problemów jak dzieci starsze, ale u dzieci starszych warto zadać im pytania otwarte, bo to właśnie te pytania otwarte mówią nam o problemach, o których nie mamy pojęcia właściwie.
i czasem je marginalizujemy. I właśnie w tych otwartych ankietach wypływają takie tematy najbardziej palące. Wstępnym, bardzo ważny jest etap wstępny z grupą, to znaczy, jeżeli nie wypracujemy sobie odpowiedniej atmosfery, jeżeli każdy uczestnik nie będzie czuł się bezpiecznie w relacji czy z nauczycielem, wychowawcą, czy z innymi uczestnikami właśnie, to się nie otworzy po prostu. To wycofa się, obejrzy film, może coś powie, może coś dorysuje, ale tak naprawdę ze swoimi przeżyciami będzie się chował gdzieś tam w środku. Zatem bardzo ważne jest to, żeby zanim przejdziemy do właściwych zajęć z filmem, zająć się dobrą komunikacją i przede wszystkim ustalić zasady pracy w grupie, bo bez tego po prostu warsztaty nam nie wyjdą. Jeśli chodzi o samą kolejność tej metody, tak, jakie etapy mamy po kolei w tej metodzie pracy z filmem, to oczywiście zaczynamy od projekcji i mamy taki schemat, którego nauczyliśmy się od naszej trenerki Marzeny Kowalczyk, która do nas przyjechała z Krakowa i dzieliła się właśnie tym warsztatem, tak, pracy z filmem. I po kolei, to najczęściej są etiudy filmowe, nie dwugodzinne czy półtora godzinne filmy. I po projekcji takich etiud filmowych rozmawiamy według następującej kolejności. Przede wszystkim, co czułam, co czułem. Tu mamy identyfikację ze swoimi emocjami. Co się wydarzyło w filmie konkretnie? Wiadomo, że to są takie fabuły, w których bohater przeżywa bardzo trudne emocje bardzo często. Jak zachowali się bohaterowie filmu w konfrontacji z trudną dla nich sytuacją? Jak oceniamy ich zachowanie? Jakie mamy, i tutaj w tym momencie odnosimy się, każdy uczestnik odnosi się do tego, czy ma jakieś własne doświadczenia, obserwacje na temat tego, kiedy jesteśmy świadkami lub bądź uczestnikami podobnych wydarzeń. Następnym etapem jest zdefiniowanie tego, czego nauczył nas ten film, czego dowiedziałem się o sobie, o swoich reakcjach. I bardzo ważny etap, który właściwie podsumowuje w jakiś sposób i nasze emocje, wnioski, przemyślenia, to jak zapobiegać, jak zachowywać się w podobnych sytuacjach. I tutaj ja pokusiłam się o taką pracę w małych, kameralnych grupach, które zresztą sobie uczniowie dobierali się sami. I zasady ustalone były wcześniej, każdy głos jest ważny, o czym zresztą tutaj Paweł Biedny mówił, że nie można marginalizować czyjejś opinii. Żaden nie jest odrzucony. Wnioski i przemyślenia uczniowie zapisywali na takich dużych płachtach papieru. Jeśli chodzi o następny etap, to była prezentacja tego plakatu i dyskusja, czyli poddanie różnych takich opinii, wniosków i zapisu emocji wspólnemu oglądowi. Jak grupa reagowała na te nasze plakaty, na te wypracowane plakaty. Dzieliliśmy się emocjami, spostrzeżeniami i wnioskami. Tutaj znowu wracam do tych zasad, które trzeba naprawdę bardzo pilnować, których trzeba bardzo pilnować. I właściwie w tym momencie dochodziliśmy bardzo często do wniosku, że mamy tak naprawdę, mimo różnic czasami, które nam się wydają nie do przeskoczenia między sobą, tak, w kontaktach, do wspólnych takich wniosków, tak? To jest właśnie to, jakie poglądy nas łączą, jakie postawy powinniśmy przyjąć, co jest tak naprawdę ważne, o co powinniśmy dbać, jak reagować w sytuacjach trudnych, problemowych.
co zrozumieliśmy i co było dla nas najtrudniejsze do zaakceptowania. Tutaj w tym ostatnim punkcie były zaskakujące czasami właśnie zdania. Tu też były różnice. Jeśli chodzi o atuty pracy z filmem, ja myślę, że oprócz tych atutów, które wypisałam, przygotowałam dla Państwa, takim dla mnie chyba najważniejszym atutem było to, że mogliśmy podejmować wiele tematów, tak? Naprawdę wiele trudnych tematów wypłynęło w ankietach i mamy tak wiele możliwości, jeśli chodzi o edukację filmową, bo tyle jest filmów poruszających różne trudne tematy, że mogliśmy je przepracować w wielu aspektach. Przede wszystkim atutami pracy z filmem jest to, że zachowujemy prywatność. No to jest każdego człowieka myślę, bardzo ważne. Ja to też szanuję u uczniów swoich, tak, żeby nie ingerować, jeżeli ktoś zbyt mocno w jakieś bolesne obszary, z którymi sobie uczniowie nie radzą i żeby, prawda, nie robić show z tego, bo chce mieć efekt. Tylko to było bardzo takie kameralne i osobiste przeżycie każdego, tak? Zatem praca z filmem pozwala nam, żeby zachować prywatność i odnosimy się do sytuacji w scenariuszu. Jeżeli ktoś chce, ma taką potrzebę, no to oczywiście mówi o swoich przeżyciach, ale ja do tego nie zmuszam absolutnie. Nie narażam tej drugiej strony. I opowiadamy nie o sobie, tylko właśnie o bohaterach. Bezpiecznie rozmawiamy o emocjach, tak? Że ten bohater zachował się tak, ten inaczej. Bardzo często tu nie odnosimy się tak samo do swoich emocji, a tak naprawdę mówimy o swoich. Jeśli chodzi o takie walory psychoedukacyjne, w tym momencie dzieciaki oswajają własne, prawda, emocje i je identyfikują. Filmy to też poszukiwanie wartości, bo w świecie, w którym bardzo dużo mamy, wiadomo, chłamu, tak, czy takiej taniej retoryki, czy zwłaszcza w dzisiejszych czasach, wszystko jest strasznie skomercjalizowane, to te wartości są nie do przecenienia i wspólne wypracowanie wniosków daje nam poczucie, że jednak wszyscy, tak, dążymy do tego, żeby te wartości szukać i nazywać i do nich się odnosić. Bardzo ważnym aspektem jest to, że między uczestnikami kółka buduje się więzi, po prostu przyjaźnie, tak? Zaufanie. To są takie rzeczy, które dają i młodym ludziom, i nam siłę. Uczymy się uważności. To jest bardzo też chyba znaczące. Uczymy się słuchać, a nie tylko opiniować, tak, czyjeś zdanie. I dobrze komunikować po prostu. Mamy poczucie, że uczestniczymy w czymś ważnym, a nasze poglądy nie są odosobnione. Mimo że bardzo często uczniowie są gdzieś pochowani, nigdy wcześniej nie wypowiadali się na takie tematy albo nie, po prostu nie deklarowali się, że tak myślą, to w tym momencie film czy dyskusja o filmie zmusza do tego, prawda? Uczymy się reagować w sytuacjach trudnych, a raczej właściwie dzieciaki filtrują te dobre postawy. Czyli uczą się pewnej odwagi życiowej, która jest niezbędna później, żeby czasem o siebie zawalczyć, czasem zawalczyć o kogoś, tak? Żeby współpracować, żeby żyło nam się lepiej, żeby szanować siebie nawzajem, żeby się dobrze komunikować. Takim podsumowaniem, bo ja generalnie nie skupiłam się może aż tak strasznie na dokumentowaniu i opisywaniu reakcji dzieci, chociaż one były naprawdę bardzo takie osobiste i bardzo dla mnie budujące, jeśli chodzi o przebieg warsztatu. O nas powiem, no wcale nie aż tak krótko, bo w porównaniu do poprzedniej prezentacji to dość długo. Byliśmy na początku taką bardzo małą, kameralną grupą. Ja zaplanowałam sobie tę grupę troszeczkę większą, ale niestety, kiedy zwróciłam się do rodziców niektórych o zgodę dla dzieci, o
i to w sytuacji, kiedy naprawdę uważałam, że tym dzieciom akurat to by się przydało. Miałam taką sytuację, że w paru przypadkach rodzice nie zgodzili się, być może bali się, że przy okazji będę grzebać gdzieś głębiej i może to będzie niekomfortowe, nie wiem, czy dla dziecka, czy dla nich. Na początku byliśmy taką bardzo małą grupką, szkoloną właśnie przez Marzenę Kowalczyk. Ona była 15-osobowa, co zresztą widać na ostatnim zdjęciu. I to byli przedstawiciele klas szóstych. Te dzieciaki właściwie się nie znały, bo mamy naprawdę olbrzymią szkołę, 650 dzieci. I klas szóstych bodajże było w tamtym roku 6, dwoje, troje uczniów z każdej klasy, tak więc zbudowanie tej kameralnej atmosfery, to było też troszeczkę, czasu minęło, zanim zaczęliśmy tak naprawdę pracować. I po poznaniu tej metody, zapoznaniu się z nią, zaczęliśmy po prostu nasze spotkania. Celem naszych spotkań było osiągnięcie właśnie najlepszej komunikacji, zintegrowanie się, wypracowanie poprzedzonych dyskusją wniosków, poruszanych problemów, dyskutowania w atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania i, co jest bardzo ważne, odskrobanie prawdy poprzez właśnie takie autentyczne przeżycia. Jeśli chodzi o w tym aspekcie właśnie zajęcia spełniały funkcje edukacyjne, psychoedukacyjne. Ja myślę, że to tak samo takie były prawdziwe lekcje demokracji, o czym tu piszę, bo każde dziecko miało prawo do głosu. I to, co było dla mnie sukcesem wielkim, było to, że jednak te dzieciaki nauczyły się tej uważności i szanowania odrębnych, nieraz zupełnie odrębnych dla nich opinii. Spojrzały zupełnie inaczej. Czasami myślały na początku stereotypami, tak? Bo wiadomo, że takie stereotypy gdzieś tam płyną z telewizji, z rodzin, z domów, zasłyszane, niesprawdzone. Po czym my to wszystko konfrontowaliśmy, przedyskutowaliśmy. Myślę, że takie empatyczne też podejście do tego, jak patrzyli na bohaterów, na ich przeżycia, takie emocje dały im bardzo wiele. Jeśli chodzi o filmy, ja powiem Państwu, że dostałam niesamowitą tutaj pomoc ze strony Fundacji Generator, bo my byliśmy wyposażeni w płytki, na których są filmiki, czasami 18-minutowe, 14, 5, 25-minutowe. To są takie etiudy. Przeważa tu kino skandynawskie, bardzo odważne i bez tabu. To są te, może pokażę, gdzie ja mam, tutaj, widać? Widać, etiudy filmowe. Ja myślę, że jeżeli nawiążecie Państwo kontakt z Fundacją Generator, to nie będzie problemu żadnego, żeby takie filmy dostać. Ja nie ukrywam, że też przemycałam swoje jakieś tam zasoby, które nadawały się do projekcji, takie jak na przykład Stowarzyszenie Umarłych Poetów albo Mary and Max, czy ostatnio na przykład, czego tutaj nie napisałam, rewelacyjny film, nazywam się Tukinia, pewnie Państwo oglądaliście już, bardzo dobry film. I to, co było takie dla mnie ważne, dla dzieci ważne, było to, że te dzieciaki utwierdziły się w tym, żeby mieć odwagę osobistą, aby prezentować swoje poglądy, tak? Żeby zawalczyć o siebie, żeby umieć zareagować w trudnych sytuacjach, żeby mieć właściwą postawę wobec takich zachowań negatywnych. My wyłoniliśmy bardzo, jeśli chodzi o nasze problemy, które mogliśmy przedyskutować przy okazji pracy z filmem, to w związku z tym, że metoda filmowa daje nam możliwość tego, aby podjąć wiele tematów, które można przepracować, były to typowe hejt, odrzucenie, strata bliskiej osoby,
przemoc fizyczna i psychiczna. I tu w tym momencie też mieliśmy bardzo taką sytuację kontrowersyjną, powiedziałabym, bo okazało się, że bardzo często nauczyciele wykorzystują przewagę pozycji, tak, w której znajduje się on, nauczyciel, i uczeń jako ten, no na pewno ktoś, kto ma mniej do powiedzenia. I ta przemoc psychiczna nie zawsze tylko wypływa wśród, między uczniami, ale bardzo często, no, okazało się właśnie, że nauczyciele tę przewagę wykorzystują, żeby na przykład upokarzać ucznia publicznie, czy żeby traktować się niesprawiedliwie. My mieliśmy, to właśnie wypłynęło przy okazji rewelacyjnego filmu Chór, i posypały się niestety, ale różne takie wnioski odnośnie tego, gdzie ta przemoc psychiczna wręcz, no niestety, ale miała miejsce. Ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że my dorośli czasami dajemy ciała, tak? I nauczyciel, pedagog, który powinien być osobą, wsparciem, tak? Osobą towarzyszącą, taką, która nada kierunek. Ja nie mówię, że mamy być przykładem, tak jak ostatnio nas tutaj, to znaczy musimy być przykładem oczywiście, ale już nie chodzi o jakieś sprawdzanie morale i Bóg wie czego tam, ale bardzo często my zawodzimy i to jest straszne, bo w momencie nie możemy pozwolić sobie na to, żeby tę przewagę wykorzystywać, tak? My mamy być siłą dla uczniów, a nie jakimś dozorcą i osobą, która karze tego ucznia. Bardzo ważnym też takim tematem, który wypłynął, to problem tolerancji i prawo do odmienności, bo w świecie, w którym nie wiem, czy daje nam poczucie bezpieczeństwa jednolitość i taka wtopienie się w masę, to te dzieciaki odstające, czy wyglądające, czy myślące inaczej, bardzo często cierpią. Wiemy, jakie są ostatnio wydarzenia, tak? Do których niestety, ale muszę tutaj się odnieść. I czy ja mam jeszcze dużo czasu? Jeśli chodzi o to ten węgierski film. Tak, to jest ten węgierski film Chór, w którym nauczycielka wybiera sobie dzieci, które ładnie śpiewają, a pozostałe dzieciaki udają śpiew, otwierając tylko usta. Proszę Państwa, jeśli chodzi o to, jak później, dlaczego nazwa nasza brzmiała Podaj dalej. Dlatego, że ja sobie wymyśliłam, skoro mam tak mało dzieci i skoro mam tak dobrą metodę, to niech to się rozrośnie nieopatrznie na całą szkołę. Oczywiście oprócz tych postaw, których mam nadzieję, że dzieciaki no nie nauczyły się, ale wzmocnieni byli w swoich postawach tolerancji czy właśnie otwartości, to oprócz tego chciałam, żeby oni, dwójka z każdej klasy, stało się takimi trenerami dla swoich grup. I w niektórych klasach udało mi się nawiązać współpracę z wychowawcami. I te dzieciaki, które brały udział u nas w warsztatach, w tej grupie projektowej, z tego 15 osób, prowadziły później tą metodą lekcje wychowawcze. Oczywiście ja poprosiłam w tym momencie wychowawców, żeby czuwali nad porządkiem takiego spotkania, żeby właśnie każde dziecko miało głos, żeby też przebiegało według tej metody. I powiem szczerze, że w niektórych właśnie klasach mi się to udało przeprowadzić. A jeżeli nie, no to ja sobie włączyłam, nie miałam tego komfortu, że mogę z każdą klasą wejść dowolnie i poprowadzić taką lekcję wychowawczą. To ja zapraszałam niektóre osoby na zajęcia kółka czytelniczego, podczas
którego właśnie sobie emitowaliśmy różne filmy i dołączały do nas czasem różne osoby. No i sobie w ten sposób się rozrastaliśmy, żeby to podaj dalej działało. Myślę, że to już koniec. Przepraszam Michała, tak, który czeka. Mam nadzieję, że ten mój taki konspekt, prezentacja była dla Państwa pomocna, bo chciałam, żeby to był taki instruktaż dla tych, którzy zaczynają pracę z tą metodą, żeby on był spójny, konkretny, rzeczowy i żeby był zaprezentował też metodę, a nie tylko jak gdyby te detale mojej działalności. Dziękuję serdecznie i życzę Michałowi powodzenia. Bardzo, bardzo dzięki. To było bardzo, bardzo ciekawe. Ja zapaliłam światło i tu wali po oczach. O, jest Michał. To ja oddaję od razu Michałowi. Witam Państwa. Ja będę dzisiaj mówił o warsztacie, który jest związany z taką metodą stołu powszechnego. Jest to metoda opierająca się również na takich aktywnościach bardziej teatralnych oraz o klubie dobrej rozmowy. Są to dwie aktywności, które w ramach programu Trudny temat, weź to na warsztat realizowałem wraz z uczniami i uczennicami w gimnazjum imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poczesnej. Jeśli chodzi o początek, to myśmy zaczęli troszkę inaczej, ponieważ z wyborem tematu naszego projektu było dosyć trudno i najpierw staraliśmy się, aby takie informacje o tej metodzie uzyskać w trakcie warsztatów, które były właśnie prowadzone przez strefę Wolnosłowa. Mieliśmy kilka spotkań w grupie. Oczywiście to wiązało się już później z wyborem tematu, o czym będę też mówił. Mieliśmy publiczną prezentację, nawet kilka takich publicznych prezentacji w ramach tych materiałów, które zostały wypracowane przez uczniów i uczennice. I na końcu podaliśmy nasze działania takiej krótkiej ewaluacji. Początek to było określenie tematu. Tych tematów, które określiła moja klasa, klasa wtedy druga gimnazjalna, było kilkanaście. Staraliśmy się, aby do każdej uczennicy i ucznia z naszego gimnazjum dotrzeć z ankietą. Oni określali, jaki temat ich najbardziej interesuje, jaki jest najbardziej aktualny. I wśród tych tematów przeważały takie tematy, które w moim odczuciu one były mniej interesujące, również takie, na które my jako uczniowie, uczennice, nauczyciele, nauczycielki mamy niewielki wpływ, więc zdecydowaliśmy się na wybór tematu mniejszościowego. Na pewno w tej metodzie pomogły nam warsztaty, które zorganizowała warszawska grupa Strefy Wolnosłowa. To były warsztaty, które miały miejsce w lutym tego roku. I później po tych warsztatach określaliśmy metody pracy, działań. Tutaj nam bardzo pomocne były materiały, które znajdują się na stronie CEO właśnie w zakładce dotyczącej stołu powszechnego. No i podejmowaliśmy działania. Z tymi działaniami było różnie. Ja będę o tych działaniach również mówił za momencik. Tutaj jest zdjęcie z warsztatów, które w gimnazjum prowadził pan Tomasz Gromadka. Były to warsztaty teatralne, opierające się właśnie na trudnym temacie, jakim jest zagadnienie uchodźcze, dotychczas różnie pojmowane w Polsce. To jest grupa uczniów i uczennic, którzy są zazwyczaj zamknięci na nowe osoby. Ale z czasem zauważyliśmy, że w ramach różnych aktywności, które również są opisywane w materiale na stronie CEO, mogli się bardziej otworzyć na te działania takie teatralne, które dla mnie były czymś bardzo nowym. Ja z tymi uczniami i uczennicami w ramach dodatkowych zajęć prowadziłem co tydzień spotkania pozalekcyjne.
I o dziwo, oni nie musieli zostawać w szkole, ale praktycznie cała ta klasa kilkunastoosobowa towarzyszyła mi w realizacji poszczególnych zadań. Punktem wyjścia było określenie to, że tak naprawdę cały czas jesteśmy bombardowani różnego rodzaju informacjami w internecie, które są informacjami nie do końca sprawdzonymi. Dobrze się akurat nam ułożyło w czasie, że Gazeta Wyborcza publikowała cały cykl materiałów na temat takich informacji nie do końca rzetelnych, fake newsów. I w ramach tych fake newsów udało nam się znaleźć wiele przykładowych takich newsów niepotwierdzonych zarówno w internecie, jak i w gazetach, czy też w stacjach telewizyjnych. Moi uczniowie i uczennice bacznie wtedy przeglądali strony internetowe, Facebook, również zajmowali się w tym czasie wertowaniem gazet, nie tylko dzienników, żeby znaleźć w nich takie informacje, które uważali, że nie do końca są prawdziwe i w jaki sposób można je zweryfikować. To, co dla nas było szokujące, a szczególnie dla nich, to to, że tak naprawdę większość z ludzi czerpie informacje z tego, co tak naprawdę widzi po raz pierwszy. To aż 64% czerpią informacje tylko z jednego źródła, nie sprawdzają w źródłach, czy jest to informacja prawdziwa, czy też nie. I z tego rodzą się różnego rodzaju problemy. Takie problemy również, które jak gdyby towarzyszą człowiekowi w dalszym jego życiu. To szczególnie takie newsy, które pojawiają się na Facebooku, newsy, które zaczerpują informacje nie wiadomo z jakich badań, z jakichś programów telewizji śniadaniowej i okazują się jakąś taką prawdą, w którą ludzie zaczynają powoli wierzyć i zaczynają tą prawdę rozsyłać wśród tych znajomych, tak naprawdę nie sprawdzając i nawet nie myśląc, czy to, co klikają jako lubię, czy też udostępniam, czy jest to prawdziwe, czy zasługuje to na to, żeby to po prostu pominąć i wrzucić do kosza. Myśmy wybrali właśnie ten temat, w jaki sposób oszukują nas media. Media różnego typu. I moi uczniowie i uczennice przez dłuższy, bo to były aż 3 tygodnie, zbierali z internetu, z gazet, z telewizji takie informacje, które były niesprawdzone, ale nie tylko te, które są aktualne, ale również takie, które gdzieś sprzed kilku lat w internecie się pojawiły. I najczęściej to były takie informacje, co mnie troszkę zaszokowało, że ktoś umarł, a nadal żył i to było takie gdzieś w różnych mediach publikowane, że ta osoba już nie żyje i najczęściej właśnie to były takie informacje nierzetelne. Później były informacje z gruntu takich informacji medycznych, ale również były informacje takie, które dotykały również trochę aspekty polityczne. My mieliśmy również całą masę różnego rodzaju newsów, szczególnie z takich stron prawicowych, w których przedstawiano pewne sytuacje dosyć w sposób taki nierzetelny, ale również przejaskrawiony. I myśmy na temat właśnie tych informacji ze sobą rozmawiali. Na ile takie informacje mogą wyrazić ich sprzeciw, na ile mogą być przyjęte w taki sposób, że mnie to w ogóle nic nie interesuje, te informacje gdzieś ktoś publikuje, ja obok nich przechodzę sobie dalej. Moim założeniem było wśród uczniów i uczennic nie wyrobienie takiej postawy, że jednak wszystkie media nas okłamują, tylko żeby w sposób rozumny, w sposób dociekliwy szukać potwierdzenia lub negacji tych informacji, które człowieka zaciekawią, nad którymi troszkę uczeń czy uczennica, może jego bliscy, przystanęli. To, co myśmy wypracowali w ramach tego programu, oprócz tych plakatów, które były przed momentem widoczne, to jest film, do którego Państwo mają tutaj link. Ten link zachęcam do tego, żeby obejrzeć sobie w czasie późniejszym.
Jest to film, który został nakręcony taką metodą poklatkową z klocków Lego. Dwóch chłopców nad tym filmem pracowało. Natomiast jak gdyby sam pomysł stworzenia tego filmu wynikał troszkę z tej metody. Ja mówię troszkę z tej metody, dlatego że to opierało się na takiej jednej z technik, to jest kreatywne pisanie, gdzie na bazie tych całych materiałów źródłowych, które udało się uzyskać z internetu, ze stacji telewizyjnych, ale również i z gazet, chłopcy i ich koleżanki opracowali scenariusz i na podstawie tego scenariusza przygotowali 5-minutowy film. Żeby ten film powstał, to poświęcili na to kilkadziesiąt godzin pracy. Zachęcam również do tego, żeby eksperymentować właśnie w ramach różnych działań z filmem, tworzyć scenariusze do tych filmów. O tej metodzie będę jeszcze mówił za moment, jeżeli chodzi o jej takie trudne momenty. Natomiast oprócz samej metody stołu powszechnego, myśmy zawali w szkole działania w ramach Klubu Dobrej Rozmowy. To była ta sama grupa uczniów i uczennic. Dużym wsparciem dla nas był przewodnik, który wydało CEO właśnie z Klubu Dobrej Rozmowy. Ten przewodnik jest do pobrania na stronach programu. I w tym przewodniku jest bardzo dużo metod, którymi można się posługiwać w pracy z uczniami i uczennicami. To są metody różne, opierające się na przykład na filmie. To jest akurat moja grupa, która uczestniczyła w tych zajęciach i tutaj na tablicy widoczne są karteczki. Myśmy zaczynali o różnych tematach rozmawiać, na przykład tego, w jaki sposób postrzegamy Afrykę, Afrykę jako kontynent, czy Afrykę jako po prostu jedno państwo, o którym mało co wiemy. I te karteczki to są właśnie te stereotypowe myślenia na temat mieszkańców Afryki, na temat tego, jak wygląda życie w Afryce. I tutaj bardzo często te stereotypy wiązały się z tym, w jaki sposób Afryka jest pokazywana w podręcznikach do geografii. No, trudno jest uczniom i uczennicom oderwać się od tej rzeczywistości szkolnej. I niestety to, co było powtarzane, to jest to, czego się w szkole z tych podręczników uczą. Ja mam nadzieję, że no, te podręczniki już na nowo wydawane, one już nie będą tak mocno przedstawiały stereotypowo wizji ludzi mieszkających na innych kontynentach. Tu tak, inne zajęcia były poświęcone właśnie temu, kim jest uchodźca, czym jest migracja. I również tutaj takie stereotypowe myślenie, ale również pokazanie, w jaki sposób uczniowie, uczennice myślą, naśladując trochę swoich rodziców i może ten przekaz medialny, który ich otacza. Mało krytyki i mało takiego sięgania trochę bazującego na emocjach w stosunku do drugiego człowieka. Oglądaliśmy również filmy. Tutaj jest kilka zdjęć przedstawiających właśnie zajęcia związane z filmami. To są filmy z wywiadem z osobami, które mają doświadczenie uchodźcze. Te filmy są dostępne również na kanale Centrum Edukacji Obywatelskiej, ale również zachęcam Państwa do tego, żeby na TED wyszukiwać filmów, które również tej tematyki dotyczą. Tutaj jest przedstawiony już z prawej strony, mam nadzieję, że to jest prawa strona Państwa, na ekranie komputera, gdzie mamy niebezpieczeństwo jednej historii, czyli w jaki sposób ludzie postrzegają innych ludzi poprzez pryzmat jednej historii. I właśnie tak jak mówię, na TEDzie bardzo dużo jest takich filmów, które można sobie nawet ściągnąć przy słabym łączu i z napisami na zajęciach, nie tylko zajęciach poświęconych Klubowi Dobrej Rozmowy, ale również na lekcjach wychowawczych je zaprezentować.
Jeżeli chodzi o działania w projekcie, to udało nam się włączyć w te działania całą szkołę. Całą szkołę dlatego, że po pierwsze to były działania, w którym przyglądała się cała społeczność szkolna. Jeżeli chodzi o rodziców, to tutaj troszkę miałbym z tym problemy. Nie udało mi się ich zaktywizować w taki sposób, jakby tego oczekiwał, ale to już chyba taka uroda, jeżeli chodzi o szkołę gimnazjalną i kontakty rodziców właśnie ze szkołą. Natomiast jakie są na pewno mocne i słabe strony metody stołu powszechnego? Mocną stroną jest to, że jest to metoda bardzo kreatywna, która ma w sobie różne działania opierające się przede wszystkim na takich aktywnych metodach teatralnych, na zbieraniu materiałów i tutaj każdy może coś dla siebie znaleźć. Mocną stroną jest również to, że można sobie zmieniać te tematy, przechodząc od jednego tematu do drugiego w ramach jakiegoś większego działania. Natomiast są jeszcze i słabe strony. Słabą stroną jest to, że jest to metoda opierająca się na pewnych aktywnościach teatralnych, z czym ja sobie słabo radziłem. Moi uczniowie, uczennice też. Więc dlatego troszkę ta metoda później została odłożona na bok i myśmy bardziej tutaj bazowali na kreatywnym pisaniu. Natomiast o co tak naprawdę warto zadbać? Ja początkowo nie zastanawiałem się nad tym, że dobrze by było, aby porozmawiać z uczniami i uczennicami o tym, jakie ja planuję aktywności w ramach realizacji tej metody. I to spowodowało, że później, kiedy już okazało się, że oni będą pracować takimi metodami warsztatowymi związanymi właśnie z działaniami teatralnymi, to szło nam dosyć trudno. Poza tym, żeby efektywnie te zajęcia miały rzeczywiście jakiś sens, to trzeba by było poświęcić na nie nie jedną godzinę lekcyjną, ale na przykład cykl 2-3 godzin lekcyjnych zaraz po siebie następujących. Ja niestety nie miałem takiej możliwości i to akurat było też słabą metodą. Natomiast jeżeli mają Państwo taką sytuację, że jest to jakiś dzień, kiedy są jakieś zajęcia w szkole, w których nie ma typowych lekcji, to wtedy jak najbardziej tak można taką metodę stosować. Warto tutaj zadbać o to, żeby każdy w tej metodzie mógł się odnaleźć, czyli jeżeli w ramach zadań teatralnych, kreatywnego pisania, czy też improwizacji wybieramy jakieś ćwiczenia, to żeby każdy uczeń, każda uczennica mieli możliwość w nich aktywnie uczestniczyć. Bo tak jak mówię, ćwiczeń, które są w materiale dostępnym na CEO jest bardzo wiele. Natomiast no, nie w każdych ćwiczeniach, aktywnościach będą sprawdzać się uczniowie i uczennice. I to również jest jakaś trudność, ale wydaje mi się, że im więcej tych metod Państwo by wykorzystali w pracy, tym efekt byłby lepszy. I to tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o metodę stołu powszechnego. Czy mają Państwo jakieś pytania? Bo widziałem, że w okienku czatu się pojawiało dużo informacji. Również widziałem, że Malina sklejała linki do filmów oraz stron, o których mówiłem. Nie ma pytań, to tak, ja bardzo dziękuję Ci, Michał, to było bardzo ciekawe i też w międzyczasie wkleiłam też relację, która jest na stronie właśnie z działań Michała, gdzie też jest, można filmik obejrzeć, który jest naprawdę niesamowity i przeczytać o tym, co więcej się w jego szkole działo. Chciałam bardzo, bardzo serdecznie podziękować Joannie Pawłowi, Ewelinie, Monice, Milenie i Michałowi za to, że chcieli poświęcić dzisiaj czas i opowiedzieć Wam i mi o tym doświadczeniu.
pracy w pierwszej edycji. Jak widzicie, te doświadczenia są bardzo różne, bo też bardzo różne były ich szkoły, ich klasy, ich grupy, z kim pracowali, jak pracowali, ale naprawdę zrobili niesamowitą robotę i mam nadzieję, że właśnie tutaj widzę, że dzięki za inspirację właśnie mam nadzieję, że zostaliście zainspirowani. Ja tylko szybko przypomnę, że pracujemy do końca listopada, a do połowy grudnia ja będę czekać na Wasze sprawozdania. I jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to proszę do mnie pisać, ja będę pomagać. I tak jak już mówiliśmy wcześniej, to jest ta grupa, ja wyślę też tą prezentację swoją z tą grupą na Facebooku, do której bardzo serdecznie zapraszam. Ta grupa nazywa się Trudny temat, weź to na warsztat, konferencja, ponieważ ona powstała po konferencji z pierwszej edycji projektu, ale wszyscy nauczyciele, którzy byli w tej grupie, zapraszają wszystkich nauczycieli, nauczycielki z drugiej edycji, żeby dołączali do tej grupy. Tam wymieniamy się materiałami, ja zapraszam też na różne rzeczy, które się dzieją. Nie, wzoru sprawozdania na maila nie będzie, ponieważ on będzie internetowy, więc trzeba będzie go, ja przyślę linka i trzeba będzie wysłać sprawozdanie do mnie przy pomocy tego formularza. Jeszcze nad nim pracuję, ale na pewno wszystko w mailach wysyłam na bieżąco. No i zachęcam też znowu do zaglądania na naszą stronę internetową, gdzie właśnie tam jest taka zakładka relacje ze szkół, i można sobie poczytać, co robiły inne grupy, jakie tematy wybierały, z kim pracowały, też jak się promowały, to też jest bardzo fajne, że też o tym mówiły Ewelina i Monika dużo, że w ich mieście nawet ta akcja była, jakoś tam się zaznaczyła, było o niej widać, więc fajnie o tym też, o tym jakoś o tym mówić. No i właśnie zapraszam na naszego Facebooka, ja też tam wrzucam różne rzeczy, i bardzo, bardzo Wam dziękuję za spotkanie. Jeszcze raz dziękuję prowadzącym i prowadzącym wszystkim, którzy się zgodzili opowiedzieć o swoim doświadczeniu. No, to wygląda na to, że tyle. Bardzo, bardzo dziękuję. I dobrej pracy przy projekcie. Liczę na bardzo wiele niesamowitych sprawozdań. Dzięki, ja też dzięki. Kończymy.